Witam serdecznie. W tym filmiku dotyczącym nawodnienia powiem Państwu, jak w prosty sposób zrobić sobie wodę życia, czyli żywą wodę. Powiem o naturalnych produktach do szybkiego tworzenia wody idealnej dla naszego organizmu. Pierwszy taki produkt, który możemy zastosować, to jest Hydra Max Pack. I to jest właśnie produkt, który służy do nawodnienia naszego organizmu, czyli do pierwszego właśnie kroku do zdrowia. Jest uniwersalny i to jest pierwszy krok do właśnie do zdrowia, tak? Pierwszy krok. I co wchodzi w skład tego programu i co ten program takiego nam robi w organizmie. Przede wszystkim pozwala nawodnić nasz organizm na poziomie komórkowym wodą o najwyższej jakości. Produkty, które wchodzą w skład tych zestawów, czynią wodę właśnie zasadową i wodę żywą, tak? Ale też pojedyncze produkty wchodzące w skład tego zestawu też gwarantują odpowiednie nawodnienie, z tym, że będzie to może czasem po prostu dłużej troszkę trwało, tak? Zestaw, który Państwu zaraz przedstawię, dodaje energii, odkwasza organizm i jest doskonałym wstępem do pracy z organizmem, ale też niezbędnym warunkiem do tego, żeby wszystkie pozostałe kroki przebiegły w sposób prawidłowy. Jakie produkty wchodzą w skład tego pakietu HydraMax? To jest H500, to jest Pentokan i to jest woda Coral Mine. To jest woda na bazie proszku z koralowca. O tym, jak ta woda jest tworzona i troszeczkę więcej o wodzie wrzucimy Państwu w kolejnych filmikach. I jeżeli chodzi o Coral Mine, to są właśnie saszetki ze sproszkowanym koralowcem z wyspy Okinawa. Ta saszetka daje do wody około 70 minerałów w formie jonowej, czyli takiej, która jest jak najbardziej możliwa do wchłonięcia przez nasz organizm i jak najszybciej te jony się właśnie wchłaniają. I ma wszystkie pożądane parametry, czyli ma lekką zasadowość, odpowiednią strukturę wody, odpowiednie naładowanie, prawidłowe napięcie powierzchniowe, o czym wspominałam Państwu w poprzednim filmiku. I woda z Coral Mine właśnie wchłania się do komórki już po 15 minutach od jej spożycia, czyli to jest efekt niesamowity. Natomiast woda martwa może się wchłaniać między godziną a dwoma godzinami od momentu jej spożycia i wcale nie macie Państwo gwarancji, że taka woda z butelki, ze sklepu w ogóle się wchłonie do komórki. Bardzo często ona zostaje w przestrzeni międzykomórkowej, tworząc opuchnięcia, a tak naprawdę komórki dalej są spragnione. Jak robimy tą wodę z Coral Mine? Jedną saszetkę Coral Mine'u dajemy na około 1,5 litra wody. Jeżeli chcemy ją mieć taką mocniejszą, to możemy ją dać na przykład do litra wody na początek. I taką wodę przygotowujemy w szklanym, zamkniętym pojemniku, dlatego że te nasze pierwiastki w formie jonowej też bardzo szybko się utleniają, więc starajmy się wodę koralową trzymać w zamkniętym pojemniku. Staramy się pić ciepłą. Jeżeli sobie zrobimy te 1,5 litra i ona nam wystygnie, to możemy ją na przykład do niej albo ją postawić chwilkę na kaloryferze, jeżeli palimy w zimie i ona się nam lekko podgrzeje, albo po prostu dolać troszkę ciepłej wody
przygotowanej i też ten efekt będzie utrzymany. I moi Państwo, zasady picia wody też poruszałam w poprzednim filmiku, więc warto sobie właśnie to przypomnieć, bo tutaj to będzie bardzo istotne, jak pić prawidłowo wodę, żeby nam nie rozcieńczała kwasów żołądkowych w żołądku, a żeby działała ku zdrowotności naszego organizmu. Dodatkowo saszetki CoralMine, oprócz tego, że stosujemy je do wody, można wykorzystać w przypadku, gdy mamy mocne bóle głowy, migrenowe nawet bóle głowy, to wtedy dbajmy o to, żeby ta ilość wody w organizmie, dobrej wody była zachowana. Przy początkach przeziębienia warto wtedy zastosować taką dobrze cieplutką wodę, czyli warto zalać sobie taką saszetkę taką gorącą wodą i one, te minerały szybciej się do tej wody przedostaną i fajnie to łagodzi pierwsze objawy przeziębienia, a także bardzo to jest pomocne przy wysokich gorączce na przykład. Przy wymiotach i biegunce i zatruciach pokarmowych warto sobie spożyć sam proszek, dlatego że on ma też takie działanie, że absorbuje nam toksyny. I proszek zjedzony po prostu ściąga wam te toksyny z przewodu pokarmowego bardzo szybko. Więc u nas, jeżeli zdarza się od czasu do czasu właśnie takie różne problemy typu wymioty, typu biegunka, to proszek u nas jest po prostu niezastąpiony. Wtedy od razu idzie po prostu proszek z CoralMine'a. No i o gorączce już wspominałam, czyli moi Państwo, oprócz tego, że nam nawadnia organizm siłą wodospadu, ma jeszcze też kilka po prostu dodatkowych zastosowań. No i proszę Państwa, woda z CoralMine jest obowiązkowa na każdym kroku stosowania właśnie kuracji powrotu do zdrowia. I CoralMine pijemy jak długo? No tak długo, jak chcemy żyć w zdrowiu. To, żeby dostarczać organizmowi odpowiednią wodę, jest niezwykle istotne. I moi Państwo, jakie to są minerały, między innymi, które się znajdują w CoralMine? To jest wapń, to jest magnez, to jest potas, sód, żelazo, fosfor, krzem, chrom, mangan, cynk, no i inne mikro i makroelementy. Ta woda też reguluje równowagę mineralną w organizmie i utrzymuje odpowiednie pH, czyli jeżeli organizm macie bardzo mocno zakwaszony, to stosowanie wody z CoralMine'em pomaga go w dość szybki możliwy sposób odkwasić. No i normalizuje nam w organizmie działanie wielu dla życia tak niezbędnych naszych układów, organów krwi, limfy i, no i całego organizmu tak naprawdę. Kolejny produkt to jest H500. To jest potężny, potężny przeciwutleniacz, który jest na bazie wodoru. I on zwiększa potencjał energetyczny naszych komórek, czyli on ma tą wartość minusową aż minus 500 i stymuluje energię, wytwarzanie właśnie energii w naszych komórkach. Chroni mocno też przed wolnymi rodnikami, zapobiega utlenianiu się zdrowych komórek, przywraca też środowisko zasadowe w naszym organizmie, ale też czyści szaszynkę, dlatego że zawiera między innymi bor. Więc jeżeli chcemy mieć aktywne tak zwane nasze trzecie oko, warto sięgnąć po H500 właśnie. Obniża też zawartość kwasu mlekowego w mięśniach, czyli jeżeli mamy zakwasy po jakimś dużym wysiłku fizycznym, to H500 nam pomoże tych zakwasów się dość szybko pozbyć. Wspomaga też pracę umysłową i przyspiesza regenerację organizmu na poziomie komórkowym i uwaga, poprawia też przemianę materii. I moi Państwo, jak sobie to H500 przygotowywać? Ja sobie go piję na czczo jako pierwsza szklanka z wodą zasadową wypita w ciągu dnia, czyli
Po umyciu zębów rano pierwsza szklanka to jest ciepła szklanka z zawartością kapsułki z H500 i głównie ją wypijam rano. Natomiast w przypadku, gdy mam jakiś taki intensywny dzień, bądź jest taka pogoda, że po prostu troszeczkę nam ta energetyka spada, to warto sobie to H500 wypić więcej w ciągu dnia. Tylko uwaga, nie pijemy go na noc, dlatego że możemy mieć problem z zaśnięciem, bo on podnosi naszą energetykę. I moi Państwo, produkt dość stosunkowo młody, czyli niedawno wprowadzony w Koralu, to jest Ocean Min. I to jest niesamowity produkt na bazie magnezu, produkowany w 100% z energii z głębin Pacyfiku. I co zawiera Ocean Min? Przede wszystkim to jest magnez, ale tam też znajdziecie Państwo żelazo, wapń, potas, miedź, chrom, plus 70 minerałów z morskich głębin. I to jest też postać takiego proszku i woda z Ocean Min ma taki lekko słonawy posmak, taki jak woda właśnie troszkę morska w smaku. Natomiast H500 i Coral Mine praktycznie nie zmienia smaku wody, tak? Ten troszeczkę ten smak jest inny. Kiedy się sprawdzi Ocean Min? Kiedy czujemy się zmęczeni? Kiedy nie mamy energii do działania, kiedy mamy niską wytrzymałość mięśni, stawów, kiedy właśnie mamy taką obniżoną energetykę, kiedy jesteśmy poddenerwowani, kiedy mamy właśnie wahania nastrojów i kiedy nie potrafimy zapanować nad emocjami, dlatego że tutaj właśnie mamy bardzo dużo magnezu, który między innymi właśnie reguluje pracę układu nerwowego. I jak stosować Ocean Min? Jedną saszetkę Ocean Min dajemy na 750 ml wody, też w temperaturze pokojowej. I tą wodę mieszamy z tym proszkiem, rozdzielamy na 3-4 porcje i pijemy sobie w ciągu dnia. Też ją bardzo dobrze jest trzymać w zamkniętej buteleczce, żeby te nasze minerały się nie utleniły. I pamiętajmy, żeby nie zostawiać otwartych saszetek. Czyli jeżeli już otwieramy saszetkę i robimy tą odpowiednią ilość wody i po prostu w ciągu dnia sobie ją wypijamy. I jeden jeszcze taki fajny plusik wody z Ocean Min. Po tej wodzie są po prostu niesamowite sny. Niesamowite, bardzo wyraźne i przepiękne. Także warto sobie spróbować tego produktu. I teraz powiem Państwu kilka słów o pentokanie. Pentokan to jest produkt, który w sobie ma bardzo dużo właśnie potasu z dodatkiem witaminy C i rybozy. I to jest takie połączenie, które też bardzo szybko nam się wchłania do organizmu. Potas jest potrzebny tak naprawdę dla całego naszego organizmu. Jest obecny we wszystkich płynach wewnątrzkomórkowych i normalizuje nam równowagę kwasowo-zasadową. Wspiera też pracę serca, więc jeżeli ktoś ma problemy z wysokim tętnem, zadyszki, bóle w okolicach serca, czy wzmożoną pracę właśnie mięśnia sercowego, bardzo wskazany jest wtedy potas. Witamina C ma bardzo wysokie właściwości antyoksydacyjne, czyli jest bardzo fajnym specyfikiem dla utrzymania też równowagi kwasowo-zasadowej, ale też w utrzymaniu odporności między innymi w naszym organizmie i dostarcza tlen do komórek i do mięśni. Więc jeżeli mamy tą witaminę C, to nasz organizm szybciej odzyskuje siły w wyniku stresu czy dużego zmęczenia i witamina też C chroni organizm przedwczesnym starzeniem się, o czym też warto wiedzieć i warto pamiętać o tym. Ryboza zaś dodaje nam po prostu energii. I moi Państwo, pentokan utrzymuje wysoki poziom energii, głównie wzmacnia serce i też pomaga się dość szybko zregenerować
po dużym wysiłku czy po dużym stresie. I uwaga, warto też zastosować sobie takie ekstra nawodnienie. I jak to zrobić? Dajemy sobie do szklanej, zamkniętej butelki właśnie na noc pentokan, coramine i H-500. Przez noc warto, żeby sobie to postało w tej butelce, a z ranka taką wodę, hiperwodę wypijamy sobie po prostu na podniesienie kondycji naszego organizmu. To jest mega dawka energii. Cudowna. I ważna rzecz, wody z dodatkiem czy Coramine'u, czy Ocean Minu, czy H500, czy Pentokanu nie przechowujemy w metalowych naczyniach czy termosach i nie mieszamy metalowymi łyżeczkami. Warto sobie na przykład zastosować albo jakiś patyczek, albo plastikową nawet łyżeczkę do zamieszania, albo po prostu począsnąć butelką i też bardzo szybko ta woda się po prostu zrobi. Nigdy nie podgrzewamy w kuchenkach mikrofalowych, dlatego że cała ta woda robi się po prostu martwa i traci wszystkie właściwości, więc o tym też pamiętamy. I o wodzie, moi Państwo, można dużo mówić, ale tak naprawdę trzeba ją po prostu zacząć po prostu pić i dostarczać ją do naszego organizmu. Zdrowie człowieka w 90%, proszę Państwa, zależy od nas i od tego, jak my o ten organizm dbamy. Jeżeli organizm ma wszystko, co potrzebuje, jest w zdrowiu. Natomiast jeżeli brakuje nam minerałów, głównie brakuje nam witamin, brakuje nam odżywienia, nasz organizm jest zanieczyszczony, no to niestety funkcjonować dobrze nie będzie, nie ma takiej opcji. Więc, moi Państwo, 5 kroków, które pomogą nam w tym, żeby nasz organizm był zdrowy, to jest nawodnienie, oczyszczenie, odżywienie, utrzymanie i ochrona. Jeżeli te 5 kroków będziemy stosować, nasz organizm będzie w zdrowiu. Ale o tych krokach powiemy w kolejnych filmikach. Zatem wybieramy po prostu dla siebie, wybieramy zdrowie albo wybieramy choroby, tak? A woda to jest najlepszy start w drodze ku zdrowiu. Zdrówka Państwu życzę. Dziękuję serdecznie za uwagę.